Kreatywność jest dla mnie tak naprawdę umiejętnością otwartego myślenia bez schematów i po prostu możliwością stworzenia coś nowego, nawet dla standardowych rozwiązań. Dzięki kreatywności chcieliśmy wprowadzić coś nowego, ulepszonego i tak naprawdę dzięki temu się rozwijamy. Nawet w naszym biznesie jest to klucz, ponieważ bez tego tak naprawdę nie stworzylibyśmy produktu, który mamy teraz, bo moglibyśmy pozostać przy tym, co już jest dostępne. Nasza firma zajmuje się produkcją elektrycznych longboardów w Polsce. Elektryczne longboardy to są takie deskorolki dłuższe, służące do transportu, głównie miejskiego. I tak naprawdę jest to zaliczany sprzęt do mikromobilności, który w obecnych czasach wykorzystuje się jako alternatywa dla standardowych środków transportu. Nie ma takiej drugiej deski na rynku, jeżeli chodzi o rozwiązania, bo i konstrukcja traków, i design, i tak naprawdę cała specyfikacja jest głównym wyróżnikiem, ale przede wszystkim też, że produkujemy ją właśnie w Polsce metodą handmade'u, można powiedzieć częściowo, i tak naprawdę no, jest bardzo wysokiej jakości, bo staramy się, żeby te deski były jednak jak najlepiej wykonane. Największym sukcesem dla mnie jest możliwość w ogóle współtworzenia takiej firmy, która produkuje produkty, które dają użytkownikom tak dużo korzyści. Więc jestem dumna z tego, że mogę to robić i bardzo szczęśliwa. I uważam, że to jest sukces, ponieważ robienie tego w Polsce samemu jest bardzo trudne.